Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Tak jak zapowiadałem, Ślązak stoi do końca wystawiony, jest później będzie zdjęty, ale akurat dosłownie parę dzionków przed jego wystawieniem klient przyjechał, obejrzeli, także będą go brali. To dzisiaj mamy niedzielę, na jutro jesteśmy już umówieni po niego, po jego odbiór. Jeszcze wyczyściliśmy, tak żeby było szyby po wyczyściu, troszkę został umyty, tak żeby to ładnie wyglądało już. No i będzie, jest przygotowany praktycznie do jazdy, dlatego że jedzie na kołach. Tak jak wcześniej było zamówione, siłowniki skrętu są poregenerowane, także tutaj jest wszystko ok. No tu są takie plamki oleju, to właśnie jest w trakcie, jutro rano będzie przed wyjazdem skończone. Podciekał wąż, był przebity gdzieś od hydrauliki, będzie wąż wymieniony, jeszcze jutro rano nowy założony i także Ślązak jedzie do nowego właściciela. No my już jesteśmy na etapie szukania ciągnika. No nie będę mówił, co szukamy, także tutaj to na spokojnie, ale po prostu będzie to ciągnik wielkościowo podobny do Areski, tak żeby pasował nam do naszego sprzętu, czyli opryskiwacz, rozsiewacz, brony, siewnik, no tak żeby wszystko było znormalizowane ze sobą. Renówka już jest też jak na razie przygotowana, na razie jest wszystko, chodzi, chociaż tam jeszcze mamy problemy małe z rozdzielaczem, ale to jutro, czyli poniedziałek, wtorek może uda się nam to usunąć. No na razie szykują nas takie następne robótki, czyli co, ciepło się robi, w sumie już mamy dzień niedziel, ostatni dzień niby chłodu, jutro już ma być cieplej. To mam do zrobienia takich parę rzeczy, typu mamy taką przyczepę, znajomy przyciągnął na kulę zakładaną do ciągnika i tu będzie mała przeróbka szła, czyli tako, znaczy przygotowanie, są do zdjęcia piasty, gdzieś luzy ma na piastach, luźne koła też były, czyli szpilki dwie urwane, trzy, trzecie z drugiej strony były luźne koła, pobrywało. I po prostu przy zawracaniu na pusto, na duże trasy robi. Będziemy przerabiać zawieszenie. Na dzień dzisiejszy wpada przyszły materiały, zaraz Wam pokażę. Poduszkę będzie podnoszona pierwsza oś i prawdopodobnie trzecia oś, tak żeby tylko na drugiej jeździła na pusto. Na środkowej zawsze to jest mniej niszczenie opon i zawsze się lepiej prowadzi w transporcie. No a resztę rzeczy to takie mówię, to co wyjdzie, jakieś uszczelnienie pneumatyki, naprawa balkonika, no i tam takie różne typu rzeczy. Także zaraz Wam pokażę te, przejdę do garażu, elementy, które przyszły. Także na razie pozdrawiam. Jeśli chodzi o przeróbkę przyczepy, to doszły elementy typu takie. Mamy blaszkę, podstawkę jedną. Tu mamy drugą podstawę pod poduchę. Zawory. To jest zawór podnoszenia, opuszczania osi. Jeden z zaworów. Tu mamy kolejne zawory. Tu mamy te takie jedyneczki, takie hokejki, które podnoszą. To z regulacją, które podnoszą właśnie poduchę, bo to jest podnoszenie osi, ale przy czym trzeba zrobić centralne, na środku będzie poducha. Tu mamy kolejne zawory. Tu znajdują się takie zawory typu to jest stałego ciśnienia, czyli on jest ustawiony na ogranicznik ciśnienia, czyli ustawiony jest na jedno ciśnienie, akurat w tym wypadku większe nie może być niż 4,5 bara, żeby po prostu nie waliło na chyba po wszystkie elementy, będzie gieło, jak wiadomo. Ten mówiłem, poziom do odpuszczania przekręcany za i osiadanie i główny zawór, który jak właśnie staje w tamtym powietrze, to ten zawór po prostu dostając powietrze właśnie z przełącznika, opuszcza powietrze z poduszek tych dwóch z pierwszej osi, a przerzuca, jak pytałeś, to pokrętło, powietrze na oś, na tą poduszkę dodatkową, która ma podnieść oś do góry. Także to tak by wyglądało. No i tak mówiłem, są te dwie takie hokejki. Tak to by wyglądało. Do tego jeszcze idzie, no wiadomo, dają komplet te kalanów, poducha, kolejna podstawa na drugą część, bo to wiadomo, z tej strony podstawa idzie i z tej strony podstawa idzie, która podnosi, która przytrzymuje, no teflony,
To jest ta podstawa z uszami i jedynki do podtrzymywania. O, płaskowniki do podtrzymywania z regulacją do podtrzymywania tej całej osi. Także to będziemy na dnie robić. No i jakoś to, po prostu to będziemy na dniach robić i no i może nagram te postępy i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Także pozdrawiam, do usłyszenia. Siema, tak jak ostatnio mówiłem, dalsza część filmu i tak o, nie ma Ślązaka. Także Ślązaka już nie ma, pojechał wczoraj. Dzisiaj zostały wszystko porozliczane, także jego już no nie ma, no szkoda go na pewno. Był z nami parę sezonów bezawaryjny, kurczę, naprawdę tyle co on robót narobił i u siebie i u ludzi, po ludziach, orki przeważnie. To jest naprawdę to jest złoty ciągnik bezawaryjny, ale wiadomo, nie pasował nam jak tak jak to wygląda. Pamiętacie, chyba kolejny wariat rośnie. Kolejna rzecz, które robimy, to się przygotowujemy dalej do sezonu. Także opryskiwacz zaczepiony i wymiana była końcówek w opryskiwaczu, czyli doszły końcówki nowe niebieskie i oraz końcówki i na RSM. Także opryskiwacz jest zaprogramowany, wszystko powinno wszystko być ok. Kolejna inwestycja, to szukamy w tej chwili ciągnika. No, w sobotę jedziemy oglądać. Także no, w tym odcinku w sumie na wszystko coś. W sobotę pojedziemy oglądać ciągnik, na pewno coś nagram. No coś spróbujemy ulepić jakiegoś filma, jeśli będzie sprzęt w porządku. Także pozdrawiam i do usłyszenia. Ciężki wyjazd.